Aleksandra Woźniak to postać, której kilkanaście lat temu nikomu nie trzeba było przedstawiać. Jako Kasia z 13 posterunku podbiła Polskę i zdobyła sympatię widzów, a wszyscy mężczyźni wzdychali na widok pięknej i zgrabnej aktorki. Dzisiaj Aleksandra Woźniak z aktorstwem nie ma już wiele wspólnego, ale jedno się nie zmieniło, wciąż zachwyca urodą. A do tego ma już dorosłe córki bliźniaczki, które ewidentnie odziedziczyły urodę po mamie. Zobaczcie, jak wyglądają. Spis treści: Aleksandra Woźniak ikoną, 13 posterunku, kim jest Aleksandra Woźniak? Córki Aleksandry Woźniak, jak wyglądają córki Aleksandry Woźniak? Zobaczcie, Aleksandra Woźniak ikoną, 13 posterunku. Był grudzień 1997 roku, gdy polska telewizja została odmieniona już na zawsze. Wszystko za sprawą sitcomu Macieja Ślesickiego Pi. Trzynaście posterunek, który nie tylko rozśmieszał Polaków do łez, ale też śmiał się z naszych przywar i nie miał litości dla nikogo, każdemu dostawało się w serialu porówno. Trzynaście posterunek sprawił, że Cezary Pazura na długie lata utknął w szufladce komediowego aktora, natomiast partnerująca mu Aleksandra Woźniak zdobyła ogólnopolską sławę oraz uznanie. Kochali się w niej chyba wszyscy. Zresztą, nie ma czemu się dziwić. Aktorka zachwycała urodą, a do tego eksponowała na ekranie swoje szczupłe, zgrabne i długie nogi. Kim jest Aleksandra Woźniak? Aleksandra Woźniak urodziła się 18 stycznia 1975 roku w Warszawie. Nigdy nie ukończyła studiów aktorskich, zrezygnowała z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na rzecz filologii języka niemieckiego. Na małym ekranie debiutowała mając 17 lat, za sprawą spektaklu Teatru Telewizji Pi. Moje drzewko pomarańczowe, w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Następnie wzięła udział w takich produkcjach, jak M. Inaczej, Pożegnanie z Marią, Samowolka, Dzień Wielkiej Ryby, Sposób na Alcybiadesa. Droga do Raju, największą popularność Aleksandrze Woźniak przyniósł oczywiście 13 posterunek, ale później mogliśmy oglądać ją także M. Inaczej, w Złotopolskich oraz Plebanii, a następnie w takich serialach jak Szpital na Perypetiach 2002-2003, Daleko od Noszy 2003 i Faceci do Wzięcia 2006. W 2014 roku dołączyła do obsady serialu Barwy Szczęścia. W 2020 roku poinformowała o zakończeniu aktorskiej kariery na rzecz psychologii. Córki Aleksandry Woźniak, swoje pierwsze małżeństwo Aleksandra Woźniak zawarła jeszcze w trakcie studiów. Trwało jedynie 3 miesiące. Drugi związek małżeński, w który weszła kilka lat później, został zakończony rozwodem po 2 latach. Od lipca 2014 roku Aleksandra Woźniak jest w związku małżeńskim z Szymonem Miszewskim. Wcześniej jednak, ze związku z Tomaszem Kuszwejko, Aleksandra Woźniak doczekała się 2 córek bliźniaczek.
Julia Woźniak i Anna Woźniak, takimi personaliami posługują się w sieci, dzisiaj są już dorosłymi kobietami, które jakiś czas temu postanowiły zniknąć z mediów społecznościowych. Trzeba szczerze przyznać, że urodę wyssały z mlekiem matki. Julia i Ania zniewalają swoją urodą.